Uczmy się polskiego! Skończone? Można dzwonić. Ja! Nie, ja. Ja? No, chyba jednak ja. Dzieci i telefon to zawsze kłopoty. No właśnie, czy ja mogę mieć aparat w swoim pokoju? Nie ma mowy. Z telefonu korzystają wszyscy, a przede wszystkim dorośli. Zawsze tak jest. Niestety. Halo, czy to muzeum? Mówi Bożena Grzegorzewska. Czy mogę rozmawiać z mężem? Tak, już go proszę do telefonu. Proszę chwilę poczekać. Halo? Kochanie, to ja, Bożena. Czy wiesz, skąd dzwonię? Z domu. Mamy wreszcie telefon. Doskonale. A jaki numer? No, nie wiem. Przepraszam, jaki numer telefonu mamy? Nie wiem, trzeba czekać. Centrala powinna powiadomić. Kochanie, pan też nie zna naszego numeru. Musimy czekać na informacje. Cóż, widać, nasz telefon działa tylko w jedną stronę. Do zobaczenia, kochanie. Pa! Teraz ja! Jest. Zosiu, telefon do ciebie. Słucham. Cześć, Zosiu. Kto mówi? To ja, Magda. Przecież wy nie macie telefonu. Już mamy. Możesz wyjść na podwórko? Tak, już idę. Cześć. Rzeczywiście, bardzo ważny telefon. Trzeba sprawdzić, czy działa. A ty nie chcesz dzwonić? Nie. Na pewno? Na pewno. Mówi Marek. Marek Grzegorzewski. Czy mogłaby pani poprosić do telefonu Martę? Niestety nie. Nie, to przepraszam bardzo. Ponieważ Marta właśnie rozmawia z tobą przez telefon. To ty. Przez telefon masz zupełnie inny głos. Ładny czy brzydki? Bardzo ładny, tylko poważny. Wiesz, mamy tu w domu telefon. To wspaniale. A jaki numer? Numeru niestety nie znam. Szkoda. Ale przynajmniej słyszę twój głos. To cześć. Do widzenia. Nie chcę dzwonić. Wiesz, niektóre rozmowy wymagają dyskrecji. Rozumiem, synku. Halo? Czy to muzeum? Mówi Bożena Grzegorzewska. Czy mogę rozmawiać z mężem? Halo? Czy to muzeum? Mówi Bożena Grzegorzewska. Czy mogę rozmawiać z mężem? Tak? Już go proszę do telefonu. Proszę chwilę poczekać. Tak? Już go proszę do telefonu. Proszę chwilę poczekać.
Halo? Halo? Kochanie, to ja, Bożena. Kochanie, to ja, Bożena. Halo, mówi Magda, czy zostałam Zosię? Halo, mówi Magda, czy zostałam Zosię? Tak, jest. Tak, jest. Zosiu, telefon do ciebie. Zosiu, telefon do ciebie. Słucham. Słucham. Cześć, Zosiu. Cześć, Zosiu. Kto mówi? Kto mówi? To ja, Magda. To ja, Magda. Halo, czy to mieszkanie państwa Majewskich? Halo, czy to mieszkanie państwa Majewskich? Tak, słucham pana. Tak, słucham pana. Mówi Marek, Marek Grzegorzewski. Czy mogłaby pani poprosić do telefonu Martę? Mówi Marek, Marek Grzegorzewski. Czy mogłaby pani poprosić do telefonu Martę? Niestety, nie. Niestety, nie. Dobrze, że mamy już telefon. Mogę dzwonić do koleżanek? Do koleżanek, kochanie, możesz chodzić. Wszystkie mieszkają bardzo blisko. A jak pada deszcz? No, chyba, że pada deszcz. Ale telefon to bardzo potrzebne urządzenie. Może to do mnie. Słucham? Czy to szpital? Nie, to mieszkanie prywatne. A czy to numer 43, 78, 91? Chyba nie. Chyba nie? Czy pan nie wie, jaki ma pan numer telefonu? Nie wiem, ale wiem na pewno, że nie mieszkam w szpitalu. Do widzenia. Pomyłka? Tak. Niestety, pomyłki zdarzają się często. To na pewno do mnie! Zosia? Tak, ale... Idziesz na podwórko? Przepraszam, ale to chyba pomyłka. Ja dzwonię w sprawie ogłoszenia. Państwo chcą kupić psa? Psa? Tak, ja mam psa. Ma na imię Bej. Chyba żarty. Jakaś pani chce nam sprzedać psa. Jak te drugiego psa? A
Ale Bej nie chce drugiego psa. To pomyłka. Tak czasem jest z telefonem. Halo? Czy to warsztat samochodowy? Mam zepsuty samochód. Przepraszam bardzo, ale pod jaki numer pan dzwoni? Pod pana numer. Dzwonię do warsztatu samochodowego. Proszę natychmiast przysłać tu mechanika. To bardzo pilna sprawa. To chyba pomyłka. To nie jest pomyłka. Mój samochód jest naprawdę zepsuty. Ale to nie jest warsztat samochodowy. Bardzo mi przykro. To mieszkanie prywatne. A może pan umie naprawiać samochody? Bardzo mi przykro, ale nie. Do widzenia. Pomyłka? Tak. Telefon to jednak zły wynalazek. Nie można spokojnie zjeść obiadu. Halo? To nie jest szpital, ani warsztat samochodowy, ani sklep mięsny, ani przedszkole. Nie chcemy kupić psa. 300 zł ponad. Dostajemy subwencję na ucznia trochę ponad 4000. Uczniowie z Rządzy przeniesieni będą do szkoły w Stanisławowie. Gmina zafunduje dojeżdżającym uczniom bilety. Dostaną je też matki najmłodszych z zerówki. Choć radni już przegłosowali zamiar likwidacji szkoły w Rządzy, rodzice nie składają broni. Mają wygodę dzieci, nie stoją na przystankach, nie oczekują na autobusy, po prostu wychodzą, odbierani są przez rodziców, po prostu są na miejscu. A teraz gmina nie chce nam dotować do szkoły. No my wiemy, że dotuje, ale nie dotuje tylko naszą szkołę, ale dotuje i inne. Mazowiecki kurator oświaty jeszcze nie zaopiniował uchwały Rady Gminy w Stanisławowie o likwidacji szkoły w Rządzy. Dla kuratorium względy ekonomiczne nie są najważniejsze. Na pierwszym miejscu stawiamy dobro ucznia. Badamy, czy w nowej szkole dziecko będzie miało lepsze warunki do nauki, że będzie to szkoła lepsza, lepiej wyposażona, lepsza baza lokalowa będzie, że będzie bezpieczny dojazd, czyli ten problem bezpieczeństwa. Na Mazowszu jest 7 tysięcy przedszkoli i szkół. Kurator do dziś zezwolił na likwidację zgodnie z uchwałą. Słucham. Słucham. Czy to szpital? Czy to szpital? Nie, to mieszkanie prywatne. Nie, to mieszkanie prywatne. A czy to numer 43, 78, 91? A czy to numer 43, 78, 91? Zosia? Zosia? Tak, ale... Tak, ale... Idziesz na podwórko? Idziesz na podwórko? Przepraszam, ale to chyba pomyłka. Ja w sprawie ogłoszenia. Państwo chcą kupić psa? Przepraszam, ale to chyba pomyłka. Ja w sprawie ogłoszenia. Państwo chcą kupić psa? 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 Czy to warsztat samochodowy?
Mam zepsuty samochód. Czy to warsztat samochodowy? Mam zepsuty samochód. Przepraszam bardzo, ale pod jaki numer pan dzwoni? Przepraszam bardzo, ale pod jaki numer pan dzwoni? Pod pana numer. Pod pana numer. To chyba pomyłka. To chyba pomyłka. To nie jest pomyłka. Mój samochód jest naprawdę zepsuty. To nie jest pomyłka. Mój samochód jest naprawdę zepsuty. Ale to nie jest warsztat samochodowy. Bardzo mi przykro. To mieszkanie prywatne. Ale to nie jest warsztat samochodowy. Bardzo mi przykro. To mieszkanie prywatne. Halo? To mieszkanie prywatne. Halo? To mieszkanie prywatne. Właśnie do was dzwonię. To ja. Właśnie do was dzwonię. To ja. Czy wiesz, jaki jest nasz numer telefonu? Czy wiesz, jaki jest nasz numer telefonu? Oczywiście. Oczywiście. Niestety, dzisiaj jestem bardzo zajęta. Musicie ugotować obiad sami. My? Tak, wy. To nie jest wcale trudne. Ziemniaki są w szafce. Trzeba obrać i ugotować ziemniaki, usmażyć kotlety i zrobić sałatę. Kobiety powinny gotować. Ale ja nie jestem kobietą. Jestem dzieckiem. To znaczy, że nie możesz oglądać filmów dla dorosłych w telewizji? Tak, ale... No, wszystko jasne. Magda gotuje obiad, a ja słucham muzyki. Nie tak prędko, synku. Słucham, mamo. Najlepsi kucharze na świecie to mężczyźni. Ale najlepszym kucharzem w naszym domu jesteś ty. Tak, ale wychodzę. Liczę na was, wracamy z ojcem o 4:00. Jak się robi kotlety? Nie wiem. Mama wie. Musimy do niej zadzwonić. A gdzie teraz jest mama? Nie wiem. Wiem tylko, że nie umiem robić obiadu. 46, 98, 77. Słucham. Tu poradnia logopedyczna. Dzień dobry. Mówi Marek Grzegorzewski. Czy zastałem mamę? Niestety mamy nie ma. Czy coś przekazać? Nie, chyba nie. A nie wie pani, gdzie jest mama? Nie wiem, niestety. Dziękuję pani. Do widzenia. Jest.
77-01. Halo? Muzeum, słucham. Dzień dobry, przy telefonie Marek Grzegorzewski. Czy mogę mówić z moim tatą? Proszę poczekać, już go proszę. Myślisz, że tata wie, jak robić kotlety? Myślę, że tata wie tylko, jak jeść kotlety. Marek? Słucham, o co chodzi? Cześć, tato. Czy jest u ciebie mama? Nie. A gdzie jest? Nie ma jej w domu? Nie robi obiadu? Niestety nie. To my robimy obiad. Rozumiem. To ja dzisiaj jem w stołówce. Tato, to jest poważna sprawa. Nie wiemy, jak zrobić kotlety. Marek, niestety muszę kończyć. Mam dużo pracy. A kotlety? Nie lubię kotletów. Cześć. Babcia. Nie rozumiem. Babcia umie robić dobre kotlety. Dzwonię do babci. Zajęte. Znów zajęte. Babcia długo rozmawia przez telefon. Babcia? Tak. A o co chodzi, Magda? Babciu, to jest sprawa życia i śmierci. I kotletów. Słucham. Tu poradnia logopedyczna. Słucham. Tu poradnia logopedyczna. Dzień dobry. Mówi Marek Grzegorzewski. Czy zastałem mamę? Dzień dobry, mówi Marek Grzegorzewski. Czy zastałem mamę? Niestety, mamy nie ma. Czy coś przekazać? Niestety, mamy nie ma. Czy coś przekazać? Nie. Chyba nie. A nie wie pani, gdzie jest mama? Nie, chyba nie. A nie wie pani, gdzie jest mama? Nie wiem, niestety. Nie wiem, niestety. Dziękuję pani. Do widzenia. Dziękuję pani. Do widzenia. Muzeum, słucham. Muzeum, słucham. Dzień dobry. Przy telefonie Marek Grzegorzewski. Czy mogę mówić z moim tatą? Dzień dobry, przy telefonie Marek Grzegorzewski. Czy mogę mówić z moim tatą? Proszę poczekać, już go proszę. Proszę poczekać, już go proszę. Marek? Słucham. O co chodzi? Marek? Słucham. O co chodzi? Cześć, tato. Czy jest u ciebie mama? Cześć, tato. Czy jest u ciebie mama? Lubisz rozmawiać przez telefon? Tak, bardzo. A jak należy mówić przez telefon? Wyraźnie, żeby było dobrze słychać każde słowo. Bardzo dobrze. Będziemy teraz bawić się w rozmowę telefoniczną.
Ja dzwonię do ciebie. Dobrze? Dobrze. Słucham. Mówi Bożena Grzegorzewska. Czy mogę mówić z Marysią? Jestem przy telefonie. Dzień dobry, Marysiu. Czy jest w domu twoja mama? Nie ma jej. Czy coś powtórzyć? Nie, dziękuję. Czy mogę zadzwonić później? Oczywiście, bardzo proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. To była bardzo miła rozmowa telefoniczna. Lubię z panią rozmawiać przez telefon. Teraz muszę zadzwonić do moich dzieci. Chcesz mi pomóc? Wykręć numer i poproś do telefonu mojego syna Marka. Pamiętasz, jak należy mówić? Wyraźnie. Bardzo dobrze. Tu jest numer. Halo, czy to mieszkanie państwa Grzegorzewskich? Tak, kto mówi? Mówi Marysia. Łączę z panią Bożeną. Marek? Tu mówi mama. Jak tam nasz obiad? Świetnie. Naprawdę? Naprawdę. I wiesz co? Telefon to wspaniała rzecz. Mówi Bożena Grzegorzewska. Czy mogę mówić z Marysią? Jestem przy telefonie. Czy coś powtórzyć? Czy mogę zadzwonić później? Oczywiście, bardzo proszę. Pamiętasz, jak należy mówić? Mówi Bożena Grzegorzewska. Czy mogę mówić z Marysią? Jestem przy telefonie. Czy coś powtórzyć? Czy mogę zadzwonić później? Oczywiście, bardzo proszę. Pamiętasz, jak należy mówić? Dobrze, że mamy już telefon. Telefon dzwoni. Telefon dzwoni? Halo? Kto mówi? Stadnina koni. Czy jest pan prezes? Nie, to pomyłka. Ty, mamusiu? Mówi Maryrka. Halo? 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 Tu straż pożarna. Jutro zadzwonię. Proszę zaczekać przy telefonie. Jadę do Gdańska. Wkrótce napiszę. Poproszę głośniej. Bardzo źle słyszę. Halo? 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 Halo, centrala? Słucham, już łączę. Nie ma jej w domu. Poszła na koncert. Mam coś przekazać? Że czekam w barze. Babcia w szpitalu, dobrze, przekażę. Halo, halo! Z kim pan chce mówić? Z panem doktorem. Proszę przyjechać. Kiedy? Wtorek. Kocham cię bardzo. Kto mówi? Stefan. Dzwoni telefon. Thank you.
Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego.